Jedziemy dzisiaj z Kacprem na winkle. Jadę tylko sobie podpompować koła. No, no i bardzo dobry. Też jest Paweł z tym czerwonym dzisiaj. Szur 2,5 atmosfery, tył 2,9. Coś czuję, że mam mało tego powietrza, ale sprawdzę. Maszynka rozgrzana, tylko jeździ. O, dzisiaj to rękawice ubrałem trochę inne. Ze skóry na ściga. Używałem też je na supermoto. Planujemy pojechać na Solec Kujawski na winkle, czyli od Nowej Wsi polecimy przez las, tam są same winkle, fajna droga. Później może wjedziemy na Toruń. Taki plan jest. No to długo potrwa, panie. Całą wieczność. Miałem być przed Kacprem, a będę spóźniony. Tu na tej stacji chyba mają do ciśnienia przyrząd. Tutaj ustawię 2,9. Kurczę, mało było. I jedną atmosferę miałem. To stanowczo za mało. To z przodu będzie też za mało. Kurde, tu i tu ciężko tu dojść. Takie duże tarcze, że... W ten sposób trzeba sobie radzić. A tu było 1,4, też mało. Wiecie co? Ja jeszcze w ciuchach na enduro. Na ścigaczu, no nie wbije się po prostu. Mam dwa fajne kombinezony, jeden Dainese, drugi Xon i niestety. No od razu lepiej się jedzie, kurde. Nie kolibi mnie na boki. Ja już myślałem, że łożysko główki ramy mi tutaj siadło. Bo jak się zwalniało i skręcało, w zakręt się wchodziło wolno. No to było czuć takie zawahania, a to po prostu było mało powietrza. Oj, słyszę w plecaku, Kacper chyba napisał. Siema, patrz, mamy podobne rękawice. Całkiem, tylko ja nie mam czerwonego. No nie masz. Masz GP Pro? Nie, ty masz inny model chyba. Stary, wiesz co, kupiłem to, nie wiem, w 14 roku albo w 15. To są te krótsze, nie? Na Supermoto też miałem. Aha. Ale wiesz co, powiem ci dobrą nowinę. Dzwoniłem do Łukasza, do RR Moto i powiedział, że pomoże mi się ubrać, żebym tak nie jeździł, wiesz? Czyli kask bym miał, ale bym miał z RR-ką, z kogutem. No on ci pomoże, do tego, do koguta, do Łukasza, no. No, i, ale wezmę, wiesz co, dwuczęściowy, już nie będę się spinał, nie? No, dwuczęściowy wygodniejszy, nie? No, bo wiesz co, no próbowałem, no zanim ty przyjechałeś, znaczy zanim zadzwoniłem do ciebie, to mówię, ty Iza, przymierzę ten kombinezon jeszcze raz. Co? Ty nie ma szansy, nie? Bym musiał na gołe ciało, no, nic nie mieć, nie? To może jakby dwóch chłopa było, to by mnie zapięło.
Ale nawet, tu... Nawet na koszulkę nie wejdzie? Nie, nie wejdzie. Ja wiem. W klatce, wiesz, jakoś tak, nie wiem. Nie mówię o brzuchu, bo brzuch to idzie wciągnąć, nie? Ale tu nie mogę, nie? Brakuje tyle. No co, no przejażdżka ma być, tak? Przejażdżka. Pisałem do jednego, pisałem do drugiego, ale jeden w sumie tam z dzieckiem, drugi miał latać, ale jednak nie lata, bo leci na siłkę i dopiero później może. I takie tam zdety, nie? Aha. Fajne lampy w oryginale ma ta R1-ka. Kacper, jak się przebierzesz, to podjedź tu do mnie, ja będę tu na placu. Na Bońskiego? No. No to dobra, bo ja i tak tutaj odejdę. No dobra, to ja czekam. Czy ja tutaj przyłapałem kogoś? Siema. Na nauce? A jak, przyłapałem. Ciekawe, czy ja pokonam te pachołki. Ale ładna jamaszka. Przyrządy porozstawiane, żeby już do egzaminu. Zrobimy coś takiego, że powiemy tam kursantowi, że no niestety, ale dzisiaj zmiana sprzętu. Bo ten idzie do mechanika. Ten idzie do mechanika i właśnie kolega przybiegł tutaj inny. Usiadł. To wiesz co, choć tą elkę przełożę. Nie wiem, kto dzisiaj przychodzi. Sprzęt przygotowany. No ale ten jest awaria. To jest awaria. No tak, no, podstawili nam zapasowego. No. A na warsztacie mieli tylko to. Powiedzieli, że mają jeszcze skuterka, 50 i to, no to mieli to. No. Kolega zadzwonił po mnie. Zmieniłeś sprzęt. No. No nie poznaję cię. No i. Ale wiesz co, no kolega tutaj zadzwonił po mnie. Witam. I mówi... Można się szykować, nie? Dzisiaj jedziemy trochę innym sprzętem, bo tamten idzie zepsuł. Chyba na kole. To się wywrócę. No, no i bardzo dobry. Co jest Paweł z tym czerwonym dzisiaj? To jest tysiączka? 900. Czyli nie nabrałeś się? Co? Nie nabrałeś się na tego? Nie, taka mała pojemność. Za mała. Mój ma 1500. Ten? Nie, mój. A. O to mi chodziło. Chodziło mi o to, no, że po prostu masz ułamek. Sekundy, a, że szybko wchodzi na obraz, na ścieżkę, nie? No, 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 no. Chodzisz, kierunki pogubiłeś. Nie, mam. A tu masz usterka. No. Zobacz, kurwa. Taka barakuda. Masz lampę z tyłu. Lampę mam, no, jest no, lampa. Ale... Technologia normalnie, ale wszystko działa. Technologia. Nawet lampy są. Dobra, bo paliwo drogie. Bo no, ten tak nie wchodzi. Nie, ten tak nie wchodzi. I co, próbowałeś slalom, czy dasz rady? Tu się nie da rady. Ja już wiem, że nie dam rady. Nawet tu bym nie dał rady, nie? Nie, to tym bardziej mi nie dał rady. No. Jakiś mechanik od motocykli wyjeżdżał na terenie Nowosławia, dobry? Jest, dobry. A jak tam się
znaleźć? W Dąbrowie Bogusz, za Dąbrową. Ale tą Dąbrową są tam? Tam na Mogilno? Nie, na... tutaj. Na Wysławek. Aha, ta tu? No. Jaką ma? To jest... Dane namiary. O, najlepiej. Bogusz. Przepraszam, nie? Tylko muszę okazję wykorzystać, bo mam problem z swoimi. To, co inni nie mogą zrobić, to on zrobi. Już odpala mi, wyskoczył mi trzech, długo zaś kurwa pięć, nie? Aha. Aż sobie się nieraz ciśnienie, kurwa, aż kurwa piszczeli, wiesz? A ja tutaj miałem taki problem, że nie palił na wszystkie gary. Poprzednik, no u mnie też tak właśnie. Kurwa. Poprzednik sprężyny powyciągał, wiesz? W gaźnikach musiał to wszystko rozbudować. No i u mnie też, bo wyskoczył właśnie na drugi. Włączę w stanie, trzech wyskoczy, zaś nie, nie ma tak, że od razu odpalił, bo... Nie wchodzi tak na odwrotę. Muszę na kalendarz zobaczyć. A w niedzielę podobno w Toruniu zlot jest. W niedzielę w Toruniu zlot jest. Niby, nie? No niby. Oblichanie to wie, że jest, nie? No to wiesz co, jak masz Facebooka, to wejdź na Black Opto i mi wyślij, jakbyś wiedział, że jest. Dobra, dobra. To się najwyżej, bo to się... spichniemy, to może razem pojedziemy jutro do tego liczenia. Mamy tu zlot. Mamy tu zlot. Mamy tu zlot. U Krzysztofa. Trzy motocykle to już zlot. Cztery, co ty gadasz? Motorowe, proszę. Proszę cię. Motorowe, motorowe. Nie. No widzisz, zobacz jak się wszystko dogaduje. No. Motocykliści sobie zawsze pomogą, nie? To spadamy, Krzysztof. Ja. Do miłego. Nara. Jakby chciał pojeździć, to zawsze może zadzwonić, nie? Fajerką. Sprzętów. No, tu mamy 900 kontra 1-0. Tak jest. 0-9. 1-0. 1-0. 1-0, czyli ja zawsze przegram. No nie wiem, bo to jest z motocyklem. To niepowiedziane. No. R1 nie to tylko. R1. Nie bądź taki skromny. Nie tylko zależy od motocykla. No nie, no to no. Nie zależy tylko od motocykla. To. Ja namawiam tu Krzycha, żeby się golnął tym, wiesz, i nie chcę. Nie mam kasku. A ja mam, ci dam. Nie, twój to tak, wiesz, może mi nie pasować. Będzie ci pasował. Ja nawet ci buzer ściągnę. Nie. Buty ci nawet nam. Zedrzemy z kursanta. On już nie pasuje na ścigacza. Ja, o, widzisz, ja, kas na pewno nie pasuje, ale Jarek na krosie jeździ. On tylko tak dla ściemy przychodzi ścigaczem. I dlatego ten kask. Ale adrenalinę masz, widzę. Zobacz, adrenalina mu wyskoczyła wszędzie, patrz, no. No dzisiaj piątek, to trzeba było tak... Ty, Kacper, a my dzisiaj w ogóle pojeździmy? Ja tak ci się chciałem tylko tak zapytać, tak przy okazji, nie? Nie wiem właśnie, bo się zamierzamy, to zamierzamy... To tak półtora godziny, wiesz. A... Może do Maka jeszcze? O, można. KFC, teraz KFC. Na skrzydełku. Nie, jedziemy, pojedziemy na te winkle, nie? Tylko Krzysztof mówi, żeby tam nie za szybko, bo tam 40 wszędzie jest na winklach, wiesz? To do 35 wtedy, nie? Tak, do 35. Na wichry się schowają z lizakiem. A kto wie, czy bober się tam nie schowa, nie? Różnie może być. Zanim później nie musiał was czytać. Zamiast na ten solec, to my chyba wskoczymy na obwodnicę. I obwodnicą chyba do Przyjezierza sobie skoczymy. Nie, chodzi na te, na winkle, a w niedzielę skoczymy do Przyjezierza. Tam będzie już ciemno, za czym dojedziemy. Jak ciemno? Która jest godzina? Ale chodzi o to, że tam będzie las. No jak chcesz, no dobra. Chodzi mi o to, że wiesz, tam las jest i tak dalej, to... No wiesz, bo i tak już straciliśmy półtora godziny, nie? To chodzi na solec, pojedziemy. Ty, Jarek, a to na koło staje, czy nie? Staje, no. Lepiej niż cross? No nie, cross lepiej. No, lepiej crossem. To jest ciężkie. To jest ciężkie. Do Przyja w niedzielę skoczymy. Dobra? Ale żeś się napalił tutaj na te winkle tam. No bo nie byłeś tam ścigaczem. No ty też. No.
No to trzeba pojechać, a jest blisko przecież. Chodź, nie marudź. Bo ja przed 20 muszę być w chacie. O. Kolacja na 20 przygotowana. Tak. Mm-hmm.